Instytut Jagielloński w swoim raporcie udowodnił, że za spożywanie alkoholu w Polsce czystego etanolu odpowiada przede wszystkim piwo. Ta, ten wzrost spożywania alkoholu, który w ostatnich latach nastąpił, ma swoje źródło właśnie w piciu piwa. To piwo poprzez przyzwolenie reklamy stało się wszechobecne w przestrzeni publicznej, w naszych domach, w naszych lodówkach. Piwo to jest... Produkt ma w naszej lodówce, on znajduje się w każdej lodówce, trudniej jest znaleźć jakikolwiek inny produkt spożywczy, ale. Piwo zawsze w naszej lodówce jest. Mamy zalane, mamy zalane sklepy piwem. Wchodzimy do jakiegokolwiek sklepu spożywczego, widzimy ogromną ilość tego towaru. Piwo stoi razem alkoholowe z bezalkoholowym, razem z napojami które słodkimi, czy też gazowanymi, czy też z samą wodą. Zostało, został ten produkt utożsamiony z produktem bezpiecznym i co najważniejsze? Bezalkoholowym, nie ma społeczeństwo w dużej świadomości, że to jest produkt zagrażający bezpieczeństwu zdrowia i życia każdego z nas, bo ma w sobie etanol. Jest to. Produkt niebezpieczny, który powinien być spożywany bardzo ostrożnie, a nie traktowany jako źródło bezpiecznego spożywania napojów w ogóle. To, co ważne, to to, że piwo jest produktem inicjacji alkoholowej. Najmłodsi, najmłodsza część społeczeństwa rozpoczyna spożywanie alkoholu. Dostarczanie czystego etanolu do swojego organizmu właśnie w piwie. Coraz częściej kobiety spożywają piwo, coraz częściej młode kobiety spożywają piwo. To zagraża bezpieczeństwu populacji, to zmniejsza bezpieczeństwo w rodzinach. Mamy coraz więcej dzieci i młodzieży, która ma codziennie kontakt z pijanym dorosłym, coraz większa część młodych ludzi ma do czynienia z patologią, z biedą, która wynika z nadmiernego spożywania alkoholu, a źródłem tego nadmiernego Nadmiernego spożywania alkoholu i wzrostu tak silnego nadmiernego spożywania alkoholu jest w Polsce piwo. Są ogromne dysproporcje między udziałem w rynku, w dostarczaniu czystego etanolu do organizmu kowalskiego, a wpływami z akcyzy. Z główne wpływy akcyzy z napojów alkoholowych pochodzą z wódki. Z napojów spirytusowych, która ma o wiele mniejszy udział w rynku w stosunku do piwa, które ma ponad 55% wartości tego udziału, a stanowi w akcyzie niespełna około 30%. To są dysproporcje ogromne. Gdybyśmy rzeczywiście chcieli zrównać ten udział akcyzy w. W budżecie z, ze skalą spożywania danego, alkoho, daną, danym, danym źródłem alkoholu, czystego alkoholu, czystego etanolu, musielibyśmy podwyższyć trzykrotnie, nawet czterokrotnie akcyzę na piwo, akcyzę na wino, żeby ten udział odpowiedzialności został udźwignięty właśnie przez strukturę akcyzową. Co nie znaczy oczywiście, że należy dążyć tylko i wyłącznie do tego, by zwiększyć wpływy budżetowe, które, których utrata w tym zakresie jest ogromna, bo jeżeli mamy do czynienia z tak niewielkim udziałem w piwa, w akcyzie, to w miliardach można liczyć kwoty, które Ministerstwo Finansów traci corocznie przez zaniechanie zrównoważenia rynku. To jest strata, którą można szacować na około 4 miliardów korzyści dodatkowych, które pojawiłyby się, gdybyśmy zrównali metodę liczenia i uznanie, że każdy napój alkoholowy, który dostarcza alkohol w taki sam sposób musi i w takiej samej proporcji musi odpowiadać za wpływy akcyzowe. To jest mechanizm który jest ogromnym wyzwaniem, powinien podlegać dyskusji, i warto przemodelować system akcyzowy łącznie z sytuacją, w której należy odejść od różnych definicji w zależności od typu napoju alkoholowego, od, jak, od, od tego, w jaki sposób liczymy akcyzę, do prostego mechanizmu. Zawsze liczymy od Czystego etanolu, który jest wprowadzany przez dany napój alkoholowy. Wówczas równowaga rynkowa, równowaga modelowa, równowaga definicyjna by nastąpiła. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę siłę piwa stworzoną dzięki reklamie, dzięki przyzwoleniu reklamy, a jeszcze większą siłę w tym, że piwo i browary skutecznie obchodzą nawet ograniczenia, które zostały ustawowo zawarte tutaj. Niezbędna jest interwencja publiczna, to jest niezbędna interwencja, żeby po pierwsze realizować ustawę, a w drugim etapie zastanowić się, czy w ogóle dopuszczenie reklamy piwa i powiązanie reklamy piwa ze sportem zawodowym jest powinno być dalej kontynuowane. Dzisiaj to jest źródłem ogromnych patologii, ogromnego problemu społecznego, który sobie wytwarzamy ze względu na tę identyfikację.